powiedzmy, cokolwiek zdobyły. Cieszę się, że jest ta grona naszych wspaniałych kibiców, wspaniałych ludzi, którzy są z nami na dobre i na złe, którzy w nas wierzyli do końca, kibicowali nam i przede wszystkim tutaj wielkie, wielkie podziękowania dla naszych wspaniałych kibiców. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, cieszę się na pewno, że mamy ten brązowy medal. Cieszę się, że zagrałyśmy zespołowo. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, to są wielkie emocje, jest to mój pierwszy medal. Także taki skład, jaki tutaj miałyśmy, jest naprawdę fantastyczny. I też podziękowania dla koleżanek. Przede wszystkim podziękowania dla trenera Makowskiego, który nas wspierał w tej trudnej sytuacji, w której znalazł się trener Matlak. Co mogę jeszcze powiedzieć? No, cieszymy się bardzo i mam nadzieję, że taki zespół, jaki tutaj jest, które jeszcze, po co niektóre dziewczyny dojdą jeszcze do nas, wróży na pewno jakąś dobrą przyszłość. Również wielkie gratulacje dla zespołu niemieckiego. To jest coraz lepszy zespół i bodajże 3-letnia praca trenera Niedzielskiego jest ewidentnie widoczna. Natomiast ja chciałem takie 3 dedykacje złożyć. Pierwszą dla trenera Jerzego Matlaka i jego żony. To jest jego zespół, to jest jego wygrana. Drugą dedykację składam chłopcom, którzy parę tygodni temu przywieźli złoty medal i o nas nie zapomnieli. Pamiętam, jak w Warszawie życzyli wszystkiego dobrego i że będą trzymali kciuki. To jest druga dedykacja i trzecia dedykacja jest dla tych wszystkich osób, które tutaj dzisiaj do mnie doszły parę informacji, że ja tu się awansuję, że się kreuję. Ja tylko chciałem powiedzieć, że dla nich też ten medal, bo trzeba być idiotą, żeby myśleć, że na czyimś nieszczęściu można coś kreować, w związku z tym ktoś na tę konferencję musi przychodzić, odpowiadać na pytania. W związku z tym uprzedzam Państwa, że moje odpowiedzi dzisiaj będą bardzo krótkie i na temat sportowy i bardzo szybko. Coach, plans of your team, are you going to watch the final and your personal plans regarding your teammate, you are coming back to Bydgoszcz and start practicing? Normalnie w poniedziałki o 7.15 mam zajęcia z 6. klasą. Pracuję w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, w związku z tym mam od 3 lat prowadzę takie dzieci i bardzo to lubię i nie rezygnuję nigdy z tego. Będę musiał wrócić, pewnie jeszcze nie jutro. No i wracam też do pracy z zespołem seniorek GCB Centro Stały Bydgoszcz. Także najprawdopodobniej już we wtorek będę na treningu. Może jutro? Nie. Pewnie nie.